Dzień dobry, witam was wszystkich serdecznie w 33. odcinku Datapadu, programu, w którym zajmuję się książkami, komiksami, a czasem nawet i grami z uniwersum Gwiezdnych Wojen. W tym odcinku zajmiemy się rocznikiem 2017, zawiera plakaty z filmu WOT 1. Serdecznie zapraszam. No dobra, należy sobie na starcie wyjaśnić, że rocznik 2017 to produkt ewidentnie kierowany do dzieci. Styl pisania, z jakim spotkamy się w tej książeczce, już to jasno sugeruje. W dodatku są tam zadanka w stylu Kylo Ren pociął zdjęcie swojego ojca, ułóż je we właściwej kolejności, by wyglądało normalnie. Poza tym to cudeńko pełni również funkcję takiego przewodnika po wydarzeniach z przebudzenia mocy i postaciach w nim występujących. Zaraz, co? Chciałeś powiedzieć chyba, że z Łotra 1? Nie, chciałem powiedzieć, że z Przebudzenia Mocy. Naprawdę nie mam pojęcia, dlaczego autorzy nazwali to dzieło rocznikiem 2017. Rozumiem, gdyby na przykład zawarte tam były informacje o tym, co się działo w Gwiezdnych Wojnach w 2016. Wiecie, jakie książki, komiksy, co się działo w Rebeliantach. Okej, w porządku, nie ma sprawy. Ale przecież ta cała książka dotyczy przebudzenia mocy. Nie mogli tego po prostu nazwać droga przez przebudzenie mocy, gry i zabawy, czy coś takiego? W dodatku martwi mnie jakość wykonania tego czegoś. Przecież papier jest bardzo dobrej jakości, a okładka twarda i również bardzo się ładnie prezentuje. Pytanie brzmi, po co? Przecież to jest produkt kierowany tylko dla najmłodszych, którzy zniszczą to w mgnieniu oka, a dorosły nie ma w ogóle powodu, by coś takiego kupować. Nie rozumiem. Co do wspomnianych gier i zabaw, może wspomnę, z czym przyjdzie się nam zmierzyć. Mamy labirynt, wykreślankę, znać różnicę, a nawet quiz, który pomoże nam wskazać, jaką postać z Przebudzenia Mocy najbardziej przypominamy. Mi wyszło, że najbardziej przypominam Fina. Mówiłem też coś jeszcze o plakatach z Łotra 1. Tak, są. W takiej formie. Tak, dokładnie. Tych plakatów nie można łatwo wyciągnąć czy coś, odczepić. Trzeba je odciąć. Nie wspomnę nawet o tym, że plakaty z Łotra 1 ładnie się wyróżniają na tle tego całego poradnika, przewodnika, książeczki, skoro dotyczy on przebudzenia mocy. W Biedronce kupiłem ten produkt za 8 zł i jest to bardzo dobry prezent dla mojego dziecka. Wiecie, ile w rzeczywistości kosztuje to cudeńko? 30 cholernych złotych! Jak można żądać takiej ceny za takie coś? Przecież to jest nic innego jak zwykłe złodziejstwo. Przynajmniej ja tak uważam. Przecież ta książeczka jest bardzo skromna, prawie nic sobą nie zawiera. Jasne, jest ładnie wykonana, ale nie ma przecież takiej potrzeby. Jak chcecie to kupić małemu czy coś, spoko, ale nie ma sensu kupować to dla siebie i szczególnie nie w cenie tak wysokiej. To wszystko na ten odcinek, mam nadzieję, że się wam podobało. Następnym omówimy sobie książkę Skok Milenium autorstwa Timothy'ego Zana, a następnie komiks W cieniu Jawina. Zapraszam serdecznie.